Dzisiaj, dzięki Bożej łasce, możemy otworzyć sobie list do Rzymian. Jeżeli macie pod ręką, a widzę, że wszyscy mamy, rozdział pierwszy tego listu. I powiemy sobie o bardzo ważnych rzeczach dzisiaj, które, jak sądzę, czasami są zupełnie niewłaściwie rozumiane i są powodem niepotrzebnych, często kąśliwych komentarzy, uwag i tym podobne. Jeśli już mamy otwarte, to zobaczymy, możemy to śledzić. Rozdział pierwszy zaczyna się od takiego fragmentu, który Paweł, apostoł, dużo mówi na temat Pana Jezusa Chrystusa, dużo mówi o Kościele Rzymskim. Mówi o nich dobre rzeczy. Mówi, że są pełni łaski, pokoju Pana Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Następne fragmenty, aż do 14, od 8 do 14, to fragmenty, w których Paweł mówi o tym, że chciałby odwiedzić Rzym, chciałby odwiedzić Kościół Rzymski. Nie będziemy się tym zajmowali, bo nie mamy dzisiaj na to czasu, ale interesuje nas 15 werset. Tutaj jedna uwaga. Być może większość to wie, ale wiem, że są ludzie, którzy tego nie wiedzą. Ta numeracja, ten podział na rozdziały, wersety jest sprawą absolutnie wtórną. Tak jak zupełnie wtórną rzeczą jest w różnych Bibliach zamieszczanie różnych śródtytułów. Tego oczywiście nie ma w oryginałach i to nie należy do tej natchnionej myśli zapisanej w Słowie, która pochodzi od samego Boga. To ono po prostu pomaga nam, ułatwia nam znajdowanie właściwych fragmentów i dzielenie się nimi. I ten 15 werset jest tym pierwszym fragmentem, który nas dzisiaj interesuje. Tak więc, jeśli o mnie idzie, apostoł Paweł pisze, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Czy zawsze jestem gotów zwiastować Ewangelię? To jest bardzo ważne pytanie. Ktoś powie, no ale to Paweł przecież tam mówi, że on jest chętny i gotowy. Przecież tu nie jest o mnie napisane. Wręcz przeciwnie. Postawa apostoła Pawła winna być postawą każdego wierzącego człowieka. Czy jesteś gotów Ewangelię głosić w każdym miejscu i w każdym czasie? Kiedyś powiem więcej na temat tej dygresji, którą teraz wtrącę, ale kieruję ją do tych wszystkich, którzy nie widzą nic złego w tym, aby chrześcijanie używali alkohol. Nie upijali się, używali. Wtedy, kiedy wypijesz alkohol, to według polskiego prawa przekraczasz barierę, która jest zabroniona prawem. Każde badanie wykaże, że masz więcej promili, niż powinieneś mieć. Co to oznacza dla sługi Bożego? A pamiętajcie, że każdy z nas jest kapłanem Boga żywego. Każdy. Każdy. I od każdego Bóg chce gotowości, aby mógł mu służyć. Wypijam alkohol, jestem nieczynny. Wysyłam SMS-a do nieba, mówię, nie ma mnie przez 3-4 godziny. A może przez 5-6. Jestem nieobecny. Proszę niczego ode mnie nie chcieć. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ale jak wypiję kufel piwa, to przecież to nie przekroczy tej bariery. A ja go zapytałem, i ty sobie wyobrażasz, że idziesz do kogoś i modlisz się, śmierdząc tym piwem? Spuścił oczy i powiedział, przepraszam. C-
Czy w ten sposób burzę czyjąś wolność? Nie. Tak jak niedaleko stąd spotkałem pewnego człowieka, który rozpoczął ze mną dyskusję na temat Biblii. Ja nie wiem, jak to się stało. Zeszło na Kanę Galilejską. I mówi, przecież Pan Jezus sam zamienił wodę w wino. To jak to? To nie mogę pić alkoholu? A ja mówię, przyjacielu, możesz sobie pić ile chcesz. Pod jednym warunkiem. No jakim warunkiem? Że będziesz żył tak jak Jezus. Patrzył na mnie, patrzył i nie znajdował odpowiedzi. Ale ja kontynuowałem. Ja ci obiecuję, że będziesz żył jak Jezus, to ja ci codziennie kupię tyle alkoholu, ile byś chciał. Był zadziwiony. Czy jestem gotowy służyć głoszeniem Ewangelii? Zawsze. A może ktoś do ciebie zadzwoni, drogi przyjacielu, słyszałem, że jesteś wierzący, potrzebuję cię tutaj w Rzymie. Mam tutaj Polaków, którzy czekają na Słowo Boże. Czy jestem gotów służyć Ewangelię, zwiastować Ewangelię w każdym miejscu, czasie i okolicznościach? Nie ma urlopu dla sług Bożych. Nie wiem, czy wiecie, że sługi Boże nie płacą ZUS-u, tego niebiańskiego, bo już go mają. Ale w zamian oczekuje się, że będą zawsze gotowi do służby. Następny werset, 16, mówi: nie wstydzę cię Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Wielu ludzi powie, no tak, ale my się nie wstydzimy Ewangelii. Jak nas ktoś zapyta, no to staramy się powiedzieć o tym, kim jesteśmy. Ale ten werset nie o tym mówi. Ten werset mówi zupełnie o czymś innym. Można to sobie sprawdzić w Grece. Ten werset mówi o tym, że nie wstydzę się żyć Ewangelią na co dzień. Nie wstydzę się być postrzegany jako uczeń Jezusa Chrystusa. Nie wstydzę się w każdym miejscu, czasie, okolicznościach. Czy to swoją postawą, czy to słowem, dawać wyraźne świadectwo, że moim Panem jest Jezus Chrystus. A dlaczego Paweł mówi, że to jest takie ważne? Bo Paweł mówi tak, bo Ewangelia ma moc ku ratunku, zbawienie to ratunek, ku ratunkowi każdego, najpierw Żyda, potem Greka. Spotkaliście się może z takimi sytuacjami, kiedy uczeni w piśmie, ewangeliczni, wierzący siadają, mówią, to nie ten czas, to trzeba się wzmocnić, trzeba się zastanowić, jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Potrafią tak całe życie. A Ewangelia jest ratunkiem. Wyobraźmy sobie ratownika, który siedzi na brzegu, widzi, że ktoś tonie, a on tak z drugim debatuje, czy to już jest ten czas? Czy może jednak poczekajmy, może nie jesteśmy do końca przygotowani, a może jakoś sobie da radę? Albo pogotowie ratunkowe. Przyjeżdżają ratownicy, patrzą, ktoś umiera. Porozmawiajmy chwilę. Zastanówmy się, czy już interweniujemy? Czy może jednak poczekamy chwilę? Ratunek oznacza ratunek. Jeżeli mówimy o ratunku, to mówimy o osobie, która musi być uratowana. Nikt z nas nie wie, czy kiedy wyjdzie stąd, nie umrze na ulicy. A nawet nie wiemy, czy w ogóle wyjdziemy stąd. Ludzie potrzebują ratunku. Teraz. Paweł mówi, jestem gotów zwiastować Ewangelię zawsze, nawet w Rzymie wam, ponieważ Ewangelia jest ratunkiem dla ludzi. Najpierw Żydów, tak, ponieważ to naród wybrany i od nich zaczęło się, ale później Greków, którzy są tutaj przykładem pogan.
bo Ewangelia się rozlała po całym świecie. Musimy ratować ludzi. Spróbujmy zmienić swoje myślenie, które polega na tym, że trzymamy się czasami tekstu biblijnego jak litery i to nas usprawiedliwia. Bo kiedy litera mówi idź i głoś Ewangelię, no to człowiek co robi? Znajduje mnóstwo sposobów na to, żeby usprawiedliwić swoje nieróbstwo w tej sprawie. Ale kiedy powiemy idź i ratuj ludzi, to już nie tak łatwo się z tego wykręcić. Idź i ratuj ludzi. Paweł mówi, ja jestem gotów ratować ludzi. Najpierw Żydów, później Greków. Nawet w Rzymie. Obojętnie gdzie. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę. Jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. O co chodzi w Ewangelii? O co chodzi w głoszeniu Ewangelii? O co chodzi w ratowaniu ludzkiego życia? O to, żeby ludzie żyli. Chodzi o to, żeby ludzie żyli. A tylko sprawiedliwi będą żyli. Z wiary. Jeśli ktoś jest niesprawiedliwy w oczach Boga, idzie na śmierć, idzie na potępienie i nie ma od tego żadnego odstępstwa. Nie ma żadnych czystów, ani nie ma żadnych pomysłów, które są rozpowszechniane obecnie, że piekła nie ma. Pan Jezus powiedział, że mamy się bać tego, czyli kogo? Boga, który jest w stanie człowieka razem z ciałem i razem z duszą do piekła wrzucić. Ratujmy to, co ginie. Ratujmy to, co umiera, aby przyszło życie. I następny werset mówi, dlaczego ten ratunek jest w ogóle potrzebny. Bo ktoś może zadać pytania, po co to? Bo gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Dlatego jest potrzebny ratunek, ponieważ Bóg sądzi świat. Ponieważ Bóg gniewa się na ludzi. Gniewa się z tego prostego powodu, że żyją bezbożnie, że są pełni nieprawości, że w ten sposób tłumią duszą prawdę. Ktoś powie, jak tam pigmeje w środku Afryki, oni nie znają Boga. A sprawdziłeś, pojechałeś, czy nie znają? A zdziwiłbyś się, bo niektórzy pigmeje znają Boga. A ja ci powiem, jedź do Łodzi, do centrum. Idź do Bielska, do centrum. Idź do Warszawy, do centrum. Tam zobaczysz, ile tam chodzi pigmejów, którzy nie znają Boga. Ratujesz ich? To jest świetne hasło, żeby nic nie robić. A co z pigmejami w Afryce? A co z pigmejami w Warszawie? A co z pigmejami w Bielsku? A co z pigmejami w Łodzi, Krakowie i tak dalej? Ale Biblia mówi, że każdy człowiek w każdym miejscu i w każdym okolicznościach, w każdej kulturze jest w stanie rozpoznać, że świat nie powstał z niczego. Jest w stanie zrozumieć, że to, co widzi, zostało stworzone ręką kogoś rozumnego. To jest początek. I zostawmy Duchowi Świętemu, żeby zrobił resztę. Ale co ludzie robią? Ludzie nie chcą pójść tą drogą. Oczywiście z powodu grzechu, który ich zżera, to rozumiemy. Ale dlaczego nie chcą iść tą drogą? Dlatego, że ludzie są niemoralni. I kiedy zaczyna się z ludźmi rozmawiać o Bogu i kiedy sami sobie uświadamiają, że może istnieje Bóg, uciekają od tej myśli. Depczą tą myśl, niszczą tą myśl. Dlaczego? Bo rozumieją, że po pierwsze, jeśli Bóg istnieje, to oni są winni.
ponieważ każdy, nawet niewierzący, wie, że jeśli jest Bóg, to jest święty. Po drugie, jeśli On jest święty, to On ma oczekiwania, bo Bóg jest moralny. Po trzecie, każdy sobie zdaje sprawę z tego, że żyje niemoralnie. I po czwarte, jeśli istnieje moralny Bóg, a ja żyję niemoralnie, to mam dwie możliwości. Albo stłumić, zdeptać tę prawdę, udać, że jej nie ma, albo zmienić swoje życie. A kto chce zmieniać swoje ukochane życie? Ludzie kochają grzeszyć. Ludzie kochają czynić złe rzeczy. Tak więc, idąc od początku, jestem chrześcijaninem. Nie mam wolnego w głoszeniu Słowa Bożego. Jestem gotów służyć Słowem wszędzie i zawsze. Dlaczego? Dlatego, że w Ewangelii jest ratunek dla ludzi. Dlatego, że Ewangelia mówi o tym, że jesteś zgubiony i potrzebujesz ratunku. A dlaczego jesteś zgubiony? Bo tłumisz prawdę, którą Bóg objawia wokół ciebie, a ty udajesz, że to wszystko powstało z zupy. Wiecie, co naukowcy mówią? Że na początku była zupa. To jeżeli mam wierzyć w to, że mój pies powstał z zupy, to naprawdę o wiele łatwiej mi jest uwierzyć, że powstał Słowem Bożym. Bóg jest moralny. I Bóg oczekuje od nas moralnego życia. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Gdyż Bóg im to objawił. To jest prawda. Rozmawiam z wieloma ludźmi, na pewno wy, którzy tu jesteście i wy, którzy tego słuchacie, rozmawialiście z wieloma ludźmi, którzy mówili o tym: chodzę po lesie, patrzę w niebo, przyglądam się kwiatom i czasami nachodzi mi myśl, że to nie mogło powstać samo z siebie. I co zrobiłeś z tą myślą? Co uczyniłeś z tą myślą? Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Człowiek nie jest idiotą. Owszem, system tego świata chce zrobić wszystko, żeby z ludzi zrobić idiotów. I przyznam, bez obrażenia kogokolwiek, że z wielu ludzi zrobił idiotów. Ale nie ze wszystkich. Ale Bóg dał nam rozum, abyśmy go używali. Mieć rozum to być bogatym człowiekiem. Wiecie, jak wielu jest głupców, którzy są bogaci? A wiecie, jak jest wielu biednych, rozumnych ludzi? O wiele więcej. Mieć rozum to być bogatym człowiekiem. Jesteśmy w stanie rozpoznać Boga w Jego dziełach. I co teraz miałoby się stać? Czy Bóg nie powinien w tym momencie powiedzieć: to w takim razie, skoro wy się tak zachowujecie, tak postępujecie, to ja na was wylewam mój gniew. To ja was osądzam i wszystkich wrzucam do piekła. Bóg jest Bogiem miłości i On tego nie zrobił. Ale wiecie, nie słyszeliście może tego jeszcze. Ja wam powiem, że od wersetu 22 będziemy to czytać. Ja to odbieram, to co tu jest napisane, jako płacz Boga. Nie, Bóg nie płacze z bezsilności. On mógłby tak potraktować całe towarzystwo. Bóg płacze nad człowiekiem.
ponieważ Bóg tak nas miłuje, że dał nam pełne prawo decydowania o naszym życiu, nie ukrywając, jakie są Jego oczekiwania oczywiście. To, czego byśmy oczekiwali, to, że będzie sąd. Ale Bóg mówi coś zupełnie zaskakującego, coś nieprawdopodobnego. Mówi, mienili się mądrymi, a stali się głupi. I dalej zaczyna się coś niezwykłego. Zanim to przeczytamy, to parę słów powiem. Bóg mówi o tym, że człowiek, który się od Niego odwraca, że człowiek, który chce chodzić we własnej mądrości, staje się kimś absolutnie nieszczęśliwym. I ten ból życia, tak to można określić, niesamowicie mu doskwiera. I taki człowiek, nie znajdując w Bogu nadziei, pocieszenia, zaczyna coraz bardziej nerwowo szukać sposobu na to, żeby zaspokoić swoje pragnienie. Pragnienie miłości, pragnienie szczęścia, pragnienie prawdziwego życia, pragnienie spełnienia i tak dalej, i tak dalej. Ludzie mogą mieć pieniądze, ludzie mogą mieć wspaniałe samochody, wspaniałe domy, ale często są nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi, ponieważ odwrócili się od Boga, zostawili Boga poza nawiasem swojego życia, nie chcąc zmieniać swojego życia, bo bali się, że stracą to wszystko. Może i słusznie, bo jeżeli w niemoralny sposób doszli do tych bogactw, to Bóg tego oczywiście nie zaakceptuje. Ale co się dzieje wtedy, kiedy człowiek odwraca się od Boga? Człowiek pogrąża się w ciemności. Pogrąża się w bólu rozpaczy i poszukuje rozwiązania dla swojego życia. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Pogaństwo było pełne bóstw. W hinduizmie są setki tysięcy bóstw. Oni w ogóle nie wiedzą, ile ich jest. Czy my Polacy mamy swoje bóstwa? Oczywiście, że tak. Te najbardziej wysublimowane bóstwa, ewangeliczne bóstwa, to jest moje porządne życie. To jest moje zrównoważenie wobec jakichś ekstremizmów w Kościele. Moim bóstwem ewangelicznym może być telewizor, komputer. No są też inne bóstwa, które zdarzają się w kościołach. Wszeteczeństwo, cudzołóstwo, pornografia, a nawet pijaństwo. Ale są jeszcze w naszym kraju chrześcijańskim ponoć inne bóstwa. Niektóre bóstwa wiszą w wielu domach. Nie chcę mieć procesu sądowego, więc nie nazwę tego po imieniu, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Zamieniamy prawdziwego Boga na bóstwa, na bałwany. Bo to słowo bóstwo tutaj to naprawdę brzmi bałwan. Nie taki śnieżny, tylko bałwan. A czemu tak się dzieje? Wiecie, że te pogańskie bałwany to były od kostki, od nosa, od plonów, od płodności, od oka, od ucha, od zęba, od wody i od wszystkiego innego. Jak trzeba było coś załatwić, to się przekupywało takiego bałwana. To mu tam podrzucali jajecznicę albo jak trochę mąki. Powiedzcie ludzie, czy w tym jest jakiś ślad mądrości, przez co kompletny idiotyzm? Co kawałek kamienia miał to zeżreć?
No nie. A dlaczego to ludzie robili? Bo są samotni. Bo się odseparowali od Boga i czują się niepewnie, potrzebują wsparcia. Potrzebują nadziei, potrzebują, żeby ktoś stanął za nimi. No to sobie robią później. Z drewna, z kamienia, dzisiaj modne to jest z gipsu, z plastiku. Ale one są głupie, ślepe, głuche. Nie żyją, nie istnieją. Czasami pod te bóstwa podszywają się demony, bo mają ułatwiony dostęp do człowieka. To prawda. Czy Bóg nie może płakać nad nami? Czy dobry ojciec nie zapłacze nad człowiekiem, który sobie zgotował ten los? Wydał ich Bóg na łup pożądliwości. Pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. To jest bardzo ciekawy werset. Nagle od bałwanów przechodzimy do bezczeszczenia ciał. Dlaczego tak jest? Jest prosta odpowiedź na to. Ludzie potrzebują szczęścia, radości, szukają tego. A takim najprostszym sposobem na krótkotrwałą radość, na krótkotrwałą przyjemność, na chwilę rozkoszy jest co? Seks. Seks. Jeden człowiek pełen nieszczęścia i drugi człowiek pełen nieszczęścia, co mogą sobie zaoferować? Tylko swoje ciała. Ale wiecie, co robią? Jeszcze robią gorszą rzecz niż do tej pory dotykała ich życia. Bo nie dość, że ich życie jest zbezczeszczone, to teraz jeszcze ich ciała są zbezczeszczone. Kiedyś wielu ludzi zaraziło się ideą hipisów. Wolna miłość. Peace and love. Też mnie przezywali hipisem, ale to tylko dlatego, że nie wiedzieli, co to są hipisi. Wiecie, jak wielu z tych ludzi skończyło młodo swoje życie? Oni spali wszyscy ze wszystkimi, nawet już nie wiedzieli, kto z kim. Dało im to szczęście? Nie. A skąd to wiemy? Bo sięgali po narkotyki, sięgali po alkohol. Szło jak fala. Jak pokotem padali od narkotyków, zapijali się na śmierć. Jak znana, skądinąd świetna wokalistka Janis Joplin zapiła się na śmierć. Młoda dziewczyna, 27 lat. Ale takich ludzi była masa. Czy Bóg nie płacze nad ludźmi, którzy wybrali takie życie? Nie, On ich nie sądzi. On ich nie skazał na takie życie. Jego ramiona są szeroko otwarte na krzyżu, aby przyszli, bo o tym mówi Paweł, kiedy mówi, ratunek jest w Ewangelii. Ale oni poszli własną drogą. Odrzucili Boga. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapołali jedni ku drugim żądzą. Mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Należną za ich zboczenie karę. Tematem naszego kazania jest homoseksualizm, droga do piekła. Ten długi wstęp ma nam uświadomić, że nie mamy problemu z homoseksualistami. Mamy do czynienia z ludźmi, generalnie ludźmi, którzy odeszli od Boga, którzy zdradzili Boga i ponoszą konsekwencje na swoim życiu. Ponoszą na swoim życiu konsekwencje swoich wyborów.
Nie będę się rozwodził nad homoseksualizmem. Są ludzie, którzy lepiej o tym mówią, o wiele mądrzejsi. Ale chcę wskazać na jedną niezwykłą rzecz, która wynika wprost z nauczania Biblii. Homoseksualizm pojawił się z powodu upadku moralności. Nikt nie rodzi się homoseksualistą. Nie ma żadnego genu homoseksualizmu. To są kłamstwa i wymysły tak zwanych naukowców. Wszystko po to, żeby usprawiedliwić postawę ludzi, którzy mówią, że jesteśmy homoseksualistami. To nieszczęśliwi ludzie, którzy nie znajdują pocieszenia, nie znajdują radości w swoim życiu. Sami homoseksualiści przyznają, że ilość ich partnerów w tym życiu homoseksualnym jest nie do policzenia. Jest nieprawdopodobnie wielka. A dlaczego ciągle szukają? Dlatego szukają, że nie mają zaspokojenia. Nie znajdują zaspokojenia w Bogu. Nie mają pocieszenia w Bogu. Nie są napełnieni Bożą miłością, Bożą radością. I szukają tego wszędzie, tylko nie u Boga. Chrześcijanie nigdy nie powinni homoseksualistów, ale nie tylko ich darzyć nienawiścią. To jest przestępstwo, moralne przestępstwo. Chrześcijanie powinni okazywać im miłość i troskę, ale nazywać rzeczy po imieniu i mówić wyraźnie: przyjacielu, idziesz prostą drogą na śmierć, dlatego że żyjesz niemoralnie. Ktoś powiada, dlaczego to ma być niemoralne? Prosta odpowiedź brzmi, bo Bóg tego nie chce. Ale to nie jest jedyna odpowiedź. Niemoralność, to znaczy amoralność, czyli mamy pewien standard moralności, no i mamy całą paletę niemoralności. Każdy z nas sam może sobie ustalić, co jest moralne, co nie. Tak? To jak ja kogoś zabiję, to będzie moralne czy niemoralne? Bo to jest moja paleta, mój standard moralności. Dlaczego mnie sądzisz, że ciebie zabijam? Dlaczego mnie sądzisz, że ja źle mówię o tobie, który jesteś homoseksualistą? To jest mój standard moralności. Widzimy, do czego dochodzimy? Do kompletnego absurdu. Świat jest moralny, ponieważ Bóg, który go stworzył, jest moralny i wpisał w świat swoją moralność. Moralność chroni nas od zniszczenia, od upadku, od destrukcji. Bardzo często homoseksualizm jest połączony w szerszym czy węższym zakresie z okultyzmem. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Diabeł nienawidzi człowieka. Nienawidzi człowieka. Ja to podkreślam jeszcze raz. Diabeł nienawidzi człowieka. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś szatan był niezwykłą istotą w niebie. Był przed Bogiem. Zajmował tą wyjątkową pozycję. I został wyrzucony stamtąd przez swoją niemoralność. I co się stało później? Człowiek w zamyśle Boga zastąpił go w tym miejscu. Człowiek w zastępstwie, według Bożej decyzji, w zamysłach Boga, zastąpił diabła na tym miejscu. Czyż Boże Słowo nie mówi, że to my będziemy sądzili aniołów? Tak mówi. Czy Boże Słowo nie mówi, że aniołowie pragną wejrzeć w to, co się nazywa zbawieniem i nie rozumieją tego? Oczywiście ci, którzy pozostali w niebie. Człowiek jest przedziwną istotą. Diabeł nam często kradnie tą informację, abyśmy siebie uważali za ostatnich bałwanów, za takie bydło, które można
przepuścić, jak Niemcy to robili w Auschwitz, przez kominy. Tak, Niemcy, nie żadni naziści. A my jesteśmy na obraz Boga stworzeni. Oczywiście ten obraz Boży już został zdeprawowany przez nas z powodu grzechu, który popełniliśmy, to prawda. Ale jednak jesteśmy Bożym stworzeniem. A człowiek, który rodzi się na nowo, staje się Bożym dzieckiem, jest kimś wyjątkowym, kimś niepowtarzalnym. Jest księciem. Jest kimś, kto ma dostęp do samego Boga. Ma dostęp do wszelkich bogactw niebiańskich. Ja wiem, że teraz wielu uczonych, ewangelicznych uczonych pisze i myśli sobie, tam gadaj, nigdy czegoś takiego nie miałem. Odpowiem wam wprost. Jesteście jak ten syn ojca, który czekał na młodszego syna, żeby wrócił i który nigdy nie skorzystał z tego, że jest zawsze przy ojcu. Nigdy z tego nie skorzystał. Tamten syn mówi, ale mi nie było wolno. A ojciec mówi, synu, ty zawsze byłeś ze mną. Czy czegoś ci brakowało? To nasza wina, moi drodzy, że żyjemy byle jak. To nasza wina, że chodzimy w oskarżeniach. To nasza wina, że przyjmujemy diabelski wzorzec do naszego życia i uważamy się za nikogo. To nasza wina. Bo Bóg nas uczynił dziedzicami Królestwa Bożego swojego. A więc nawróćcie się, uczeni w Piśmie, i zmieńcie swoje myślenie i zacznijcie w pełni korzystać z błogosławieństw, które należą się dzieciom Bożym. Dlatego diabeł nienawidzi człowieka, bo człowiek zastąpił jego miejsce. Jak zniszczyć człowieka? Jednym ze sposobów jest to, żeby się nie rozmnażał. Żeby się nie rozmnażał. Biblia dużo mówi na temat rozmnażania się człowieka. Bóg nawet wymyślił instytucję specjalną, którą nazwał małżeństwem. Aby w małżeństwie mogły się rodzić dzieci, aby w małżeństwie mogły się czuć bezpiecznie i przygotowywać się do dorosłego życia. Homoseksualiści tego nie mają. Nie mogą tego mieć i oni wiedzą o tym. I przeraźliwie szukają czegoś, co w jakikolwiek sposób zastąpiłoby Boże wyroki. Jak mówię, nie chcę się rozwodzić nad samym zjawiskiem homoseksualizmu. Nie jestem specjalistą z tej dziedziny. Chcę tylko wykazać wyraźnie, że Boże Słowo mówi, że homoseksualizm narodził się z powodu niemoralności. Nie jest uwarunkowany w żaden inny sposób. Tylko i wyłącznie z powodu niemoralności. Jeszcze jeden fragment, który przeczytamy, mam nadzieję, że nam pokaże tę niemoralność właśnie. 1 Koryntian, rozdział 6. Od 9 wersetu. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, czyli homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czy z tego można wysnuć wniosek, że homoseksualista jest złodziejem, oszustem i tak dalej? Nie. Ten fragment mówi o tym, że do Królestwa Bożego nie mogą wejść ludzie, którzy żyją niemoralnie. I homoseksualizm jest wymieniony jako jedna z niemoralności. Jedna z niemoralności. A co to znaczy, że homoseksualiści nie mogą wejść do Królestwa Bożego? Zostało im zabronione? Nie. To oznacza, że nie są w stanie wejść. Bo do Królestwa Bożego wchodzą ludzie, którzy są naśladowcami Chrystusa. Dla nich jest droga otwarta. Czy dla innych jest otwarta? Dla wszystkich jest otwarta.
Ale tylko Chrystus jest drzwiami. Nie ma innych drzwi do Królestwa Bożego. Więc jeśli chcesz wejść do Królestwa Bożego, to musisz stanąć przed drzwiami, no i musisz pewne rzeczy zostawić. Bo nie wejdziesz. Chrystus mówi, wchodźcie ciasną bramą. Szeroką bramą idziesz na zatracenie. Dlaczego tak mówi? Dlatego, że jeżeli idziesz szeroką bramą, to nie wejdziesz do Królestwa Bożego, bo gdybyś tam wszedł, to byś go zdeprawował. Bo byś przyniósł tam całe swoje przeklęte życie. A wchodząc wąską bramą, musisz wiele rzeczy zostawić. I to, co wejdzie, będzie czyste i święte w Panu. Bóg nie ma jakichś szczególnie złych myśli o homoseksualistach. Traktuje ich tak samo jak złodziei, oszustów, jak cudzołożników i tak dalej, ponieważ tak traktuje ludzi, którzy są niemoralni. To jest bez znaczenia, jakiego rodzaju jest to niemoralność. Owszem, te grzechy, te niemoralności mają różną siłę oddziaływania, ale nie mamy czasu o tym mówić. Mają też tę możliwość, że wiążą ludzi i też w różnym stopniu. Nie jest powiedziane, że łatwiej jest przestać być złodziejem, niż łatwiej przestać być homoseksualistą. To zależy od człowieka. Ale musimy rozumieć, że pewien rodzaj niemoralności, między innymi homoseksualizm do nich należy, niezwykle wiąże ludzi, ponieważ zmienia całą strukturę wewnętrzną człowieka. Zmienia jego umysł, zmienia jego serce, zmienia jego kulturę bycia, a z tego trzeba się wydobyć. Nie wiem, mnie się wydaje, że łatwiej przestać być złodziejem. Aczkolwiek mogę się mylić, nie wiem. Nie zajmowałem się zawodowo złodziejstwem. Aczkolwiek jak wszyscy ukradłem. Czasami pojechałem bez biletu, czasami coś mi się zdarzyło, czego może nie pamiętam. Podprowadziłem jakieś jabłko z sadu i tak dalej, i tak dalej. Zawodowy złodziej, wiecie, przychodzi i szacuje zawsze. Nie wiem, czy łatwo się tego pozbyć. Nie wiem. Kończąc te rozważania, musimy tylko o jednej rzeczy pamiętać. I to był cel tych moich rozważań dzisiaj. My, ludzie, potrzebujemy ratunku. Ale my, chrześcijanie, uczniowie Jezusa, jesteśmy depozytariuszami tego ratunku. Mamy do dyspozycji Słowo Boże. I możemy tym Słowem Bożym służyć innym ludziom, a nawet winniśmy to czynić. Ale musimy być do dyspozycji naszego Pana cały czas. Nie ma żadnego powodu, aby nasz Pan tolerował nasze wybryki w postaci kosztowania alkoholu na przykład, który nas wyklucza na parę godzin z jakiejkolwiek służby. Ludzie potrzebują ratunku. Teraz. Nie jutro. Nie pojutrze. Teraz potrzebują ratunku. Ja nie wiem, co będzie jutro. Ja wiem, że teraz ludzie umierają, bo nie znają Chrystusa. Jutro może w ogóle nie być już. Wszystko to z powodu Bożego gniewu, który skierował się przeciwko człowiekowi, który poznawszy prawdę o tym, że świat nie powstał sam z siebie, zdeptał tą prawdę, ponieważ ta prawda była dla niego niewygodna, ponieważ wiedział, że Bóg, moralny Bóg, nie zaakceptuje niemoralności w życiu ludzi. I w ten sposób ludzie, odwróciwszy się od moralnego Boga, popadli w pułapkę niemoralności, ratując się w taki sposób, jaki uznali za właściwy, czyli tworząc sobie bożki, czyli szukając pocieszenia u siebie nawzajem poprzez nieczystość seksualną, poprzez cudzołóstwo, wszeteczeństwa,
aż wreszcie nawet zaczęli ludzie próbować z nadzieją, że może to właśnie przyniesie im ratunek i ukojenie, zaczęli próbować homoseksualizmu. Ale to też nie przyniosło żadnego rozwiązania. Natomiast coś innego się stało. Ci ludzie często ponoszą autentyczną karę na sobie. Jakby na to nie patrzeć, takie są fakty. HIV rozprzestrzenia się tylko przez stosunki homoseksualne. Albo oczywiście poprzez zanieczyszczoną krew, ale to już jest, że tak powiem, błąd w sztuce, więc to jest zupełnie inna historia. Czy to przypadek? Nie. Oczywiście cały świat próbuje tą prawdę ukryć, zamotać, ale fakt jest faktem. Fakt jest też faktem, że homoseksualiści częściej zapadają na choroby różnego rodzaju, że stopień odbierania sobie życia przez nich jest o wiele wyższy niż u ludzi, którzy nie wpadli w homoseksualizm i tak dalej, i tak dalej. Biblia o tym mówi, ponoszą karę należną za ich zboczenie. Ale pamiętajmy, to nie są ludzie, których należy w jakikolwiek sposób źle traktować. To są ludzie, którzy wymagają autentycznej miłości i przyjaźni. I wyjaśnienia im, dlaczego są w tym stanie. Oczywiście oni nie muszą słuchać, żeby było jasne. Ale jest cała masa tak zwanych byłych gejów, którzy dzisiaj mają rodziny, mają dzieci i mówią o tym, w jaki sposób popadli w homoseksualizm, w jaki sposób Bóg ich wydobył z homoseksualizmu. Ich świadectwo jest dowodem, że homoseksualizm jest sprawą niemoralności. Nie ma żadnego innego wyjaśnienia. Wszystkie dowody naukowe można wrzucić do pieca, ponieważ naukowcy dzisiaj to są tacy sami kłamcy, jak wszyscy inni ludzie. Nawet czasami to nie są naukowcy, bo naukowiec to ktoś, kto poszukuje prawdy. A kto dzisiaj szuka prawdy? Dzisiaj teza jest postawiona i teraz szukamy dowodów. A jak nie ma dowodów, to tym gorzej dla dowodów. Zawsze coś się spreparuje. Jeżeli ktoś ma ten problem, a słucha tego, co powiedziałem, to jeszcze raz podkreślę, w tym, co mówię, nie ma żadnej nienawiści. W tym, co mówię, nie ma żadnej niechęci. W tym, co mówię, jest raczej to samo, co Bóg czuje i co Bóg przeżywa, czyli płacz nad człowiekiem, który w sposób niewyobrażalnie głupi odwrócił się od Boga w przekonaniu, że da sobie radę i zaczął od bałwochwalstwa, a skończył na homoseksualizmie. To jest ogromne, ogromne nieszczęście. Ogromne nieszczęście, że ludzie nie chcą żyć z Bogiem, ponieważ w konsekwencji muszą upaść moralnie. Muszą, podkreślam to, muszą upaść moralnie. Na koniec przeczytam jeszcze wersety od 29 do 32. One nam jeszcze raz pokażą stan niemoralności, w który popadł człowiek. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają też tych, którzy to czynią. Zajmijmy się tylko tym wersetem, który mówi, że oni znają Boże orzeczenie. Myślę, że sporo ludzi powie, ale no jak znają? Nie znają.
znają. Stan, w którym są, jest dowodem na to, że znają, bo odwrócili się od moralnego Boga do niemoralności. Wiedzą, że to jest złe. Wiedzą, że to jest złe. Ale jest coś jeszcze gorszego. Oni wiedzą, że to jest złe i to zasługuje na śmierć. Ale jeszcze chcą utopić w tym wielu innych ludzi. I chcą na dno piekieł pociągnąć za sobą innych ludzi jeszcze. Jest znany w historii taka postawa jest znana w historii. Psychologia o tym wiele mówi. Która sprawia, że człowiek świadomy tego, że idzie na śmierć, jest wściekły z tego powodu, że idzie na śmierć, bo jego racje nie są, że tak powiem, uznawane za właściwe. To niejako z zemsty chce pociągnąć za sobą na samo dno piekła wielu innych ludzi. Niewielu ludzi wie, że coś takiego zdarzyło się Hitlerowi. Tłumaczono mu, żeby przerwał wojnę, kiedy już nie było żadnej nadziei, ponieważ naród zginie. Wiecie, co on powiedział? Niech zginie. A nie jest godzien tego, żeby być wielkim narodem. Bo ten naród nie spełnił jego oczekiwań. Chorych. To prawda. I wielu homoseksualistów dokładnie to robi. Stąd parady na przykład homoseksualistów, którzy prowokują ludzi w ten sposób. Którzy prowokują swoją niemoralnością. Którzy dają upust swojej nienawiści do ludzi heteroseksualnych. Wiedzą, że idą na potępienie. Mszczą się na normalnych ludziach. Nie mogą się pogodzić z tym, że oni będą potępieni. Że oni pójdą na samo dno i nikt się o nich nie upomni. Upomniał się o was Jezus Chrystus na krzyżu. To za was, homoseksualiści, Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Też za was. Też za wasz grzech. To, co wy uważacie, że musicie zapłacić z powodu waszego grzechu, Jezus zapłacił na krzyżu. Nie musicie tak żyć. Nie musicie być ludźmi, którzy taplają się w bagnie. Możecie wrócić do Chrystusa, a On otoczy was miłością, wyciągnie was z upadku i da wam prawdziwe, nowe życie. Amen.